Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Już w katalogu numer 4. Tak, też jestem zaskoczona, że ten czas szybko biegnie, bo to już czwórka. No ale cóż, to jest to katalog dziewczyny, który jak widać jest poświęcony już Dniu Kobiet. A jak Dzień Kobiet, no to nie wiem jak Wy, ale ja czasami podsuwam mężowi informacje, co takiego fajnego chciałabym dostać. Ewentualnie sama sobie też robię prezenty. Polecam, to jest naprawdę bardzo fajna okazja na to, żeby sobie coś kupić dziewczyny, naprawdę. Przygotowałam dla Was kilka nowości, ale takich, które oczywiście przetestowałam dla Was i dla tych, które naprawdę polecam. W związku z tym będę zaczynała tak po kolei, tak jak jest w katalogu. Zacznę od strony 7. Na stronie 7 mamy Dirt Shine nową wodę toaletową. I teraz dziewczyny, jeśli woda toaletowa, to wiadomo jest, że ona jest najniżej plasowana, czyli jest woda toaletowa, później perfumowana i perfumy. I teraz tak, jeśli chcecie, żeby woda toaletowa utrzymywała Wam się długo na skórze, to pamiętajcie, że im bardziej tłusta skóra, tym ona lepiej utrzymuje się na naszej skórze. Czyli w tych miejscach, w których używacie, na które pryskacie perfumy, nałóżcie sobie na przykład jakiś tłusty balsam do ciała, a może w ogóle jakimś olejkiem sobie posmarujcie, to wtedy faktycznie ten zapach będzie Wam się dłużej utrzymywał. No i co to jest za zapach? Zapachy, znaczy flakony zapachów również mówią. I jeśli jest to taki biały, tak jak w tym przypadku flakon, no to oznacza jedno, że jest to delikatny zapach. W swoim składzie ten zapach ma zieloną gruszkę, kwiatierę i wanilię. Jeśli wanilia, to będzie odrobina słodyczy, ale generalnie jest to orientalno-kwiatowy zapach, bardzo delikatny. Powiedziałabym, że właśnie na tą porę roku. Więc jeśli jesteś osobą, która lubi takie zapachy, to naprawdę proponuję sobie zakupić zapach. Ewentualnie zakupić sobie próbkę. Dziewczyny, pamiętajcie o tym, że próbki są do zdobycia. Tutaj za chwilę wyświetla Wam się gdzieś kod tej próbki. Wpiszcie sobie do zamówienia i wtedy będziecie wiedziały, czy sobie zamawiać, czy sobie też nie zamawiać. Następną nowością, która jest w katalogu numer 4 na stronie 9, jest krem pod prysznic, ale jest tutaj krem, przepraszam, żel pod prysznic i krem do rąk. I to są zapachy Bunch of Love. I teraz tak, jest to krem, który jest lekkiej konsystencji, dziewczyny, bo kremy do rąk dzielę na takie tłustsze i na takie delikatniejsze. Ten jest akurat taki delikatniejszy. No i teraz tak. On przepięknie pachnie. Takimi kwiatami, ale takimi naprawdę kojarzy mi się z wiosną, ale przede wszystkim z Dniem Kobiet. Nie wiem dlaczego. Jak czuję ten zapach, to tak przechodzę się do takiego Dnia Kobiet, takiego jak to kiedyś. Chyba się rozmaszyła. Słuchajcie, naprawdę, nie wiem, jest to taki typowo kwiatowy, ale taki wiosenny, bardzo fajny zapach. Dość intensywny jak na krem do rąk, ale nie aż tak bardzo intensywny, bo czasami miewamy takie kremy, że są jeszcze bardziej przeszkadzające zapachy. Ten nie jest przeszkadzający, bo jest taki no kwiatowo-cytrysowy, bym powiedziała. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nadaje skórze świeży, kwiatowy zapach. No właśnie, także naprawdę polecam ten krem, tym bardziej, że on kosztuje, dziewczyny, tylko 4,99, więc śmiało można sobie zamówić. Na 17 stronie natomiast jest nowość, która mi osobiście najbardziej się podoba. Jest to jedna z kilku ulubionych moich nowości w tym katalogu. Mianowicie, no, nie pokazałam, kuleczki Giordani Gold perełki rozświetlające. Dziewczyny, ja jestem fanką w ogóle makijażu i w ogóle fanką Giordani Gold. Od tego zaczniemy. No i ja tych perełek z Giordani to chyba zatrzymam. Mam te brzoskwiniowe, mam te z różem, Radiance, ale nawet te Radiance posmarowałam kremem i teraz nie mogę otworzyć. Nawet te Radiance nie są tak różowe jak te. Ja dzisiaj mam je na policzkach, nie wiem, czy to jest widoczne, dziewczyny. I teraz tak, to są pierwsze perełki, jak jestem 14 lat w Oriflame, to są pierwsze perełki, które nie mają w składzie brązowych kulek. Jeśli chodzi o jakość, to jest oczywiście ta sama jakość, czyli mega profesjonalna, mega wydajna. Zobaczcie, tu macie tylko takie jasne, rozświetlające kuleczki, różowe, delikatne różowe, i taki mocniejszy róż i przez to nadaje takiego młodzieńczego looku, bym powiedziała.
No bardzo, bardzo mi się one podobają i tego mi brakowało właśnie. Już wszędzie były te brązy pokładane. Brakowało mi właśnie takich typowo różowych. Tak więc jak tylko je zobaczyłam w katalogu, to mówię, matko, wreszcie coś dla mnie. Takie wow było. Tak więc polecam Wam, jeśli też lubicie. To jest rose petal, także naprawdę warto jest zwrócić na nie uwagę. Następnie, na stronie 35, kolejna moja ulubiona nowość z tego katalogu, to jest krem intensywny, taki krem odmładzający dłonie Nov Age. Intensywnie odmładzający krem do rąk SPF 25 Nov Age, tak się dokładnie nazywa. I moje drogie, to jest ten produkt, on przechodzi w takim eleganckim, zobaczcie, to jest krem i to jest krem do rąk, ten przechodzi w takim eleganckim opakowaniu. To jest pierwszy krem, jaki ja w Oriflame widzę, który, powiem Wam, że ten też daje, też takie nabliżenie fajne, takie te rączki są tłuste, tak jakby dużo gliceryny było, wiecie, w składzie. Natomiast wracam do tego, zobaczcie, tutaj macie instrukcję, znaczy instrukcję, opis może tak, może nie instrukcję. No powiem Wam, że robi wrażenie jak na krem do rąk. Oczywiście on jest, zobaczcie, taki mega eleganckim flakonie białym, jak cała nasza seria Nov Age. Wszystkie nasze kosmetyki z tej linii są eleganckie, są w białym opakowaniu ze złotym tutaj paskiem. No i teraz, dziewczyny, przeczytam Wam troszeczkę, bo warto, bo do momentu, dopóki nie przeczytałam, to nie wiedziałam tak naprawdę wszystkiego, bo w katalogu nie widzę, żeby to wszystko było opisane. Intensywnie odmładzający krem do rąk SPF 25 Nov Age to wielofunkcyjny kosmetyk, który chroni dłonie przed przesuszeniem i jednocześnie redukuje widoczne oznaki starzenia. Formuła o zaawansowanym działaniu zawiera starannie dobrane składniki, które pomagają zmniejszać zmarszczki i przebarwienia oraz wyrównać kolory skóry. W składzie znajdują się tak silne, w składzie znajdują się też silne antyoksydanty i filtr SPF 25. Krem pomaga odnowić i wzmocnić skórki oraz zapobiega łamaniu się paznokci. Zobaczcie, tego chyba tutaj nie jest, to chyba w katalogu nie jest opisane. Z tego co ja pamiętam, nie, chyba nie ma. A w instrukcji właśnie jest napisane, że nawet wzmacnia paznokcie i skórki. Zapewnia skórze trwałe nawilżenie oraz gładkość, elastyczność i młodszy wygląd dłoni. Klinicznie udowodnione działanie znacznie redukujące widoczność zmarszczek. Klinicznie udowodnione działanie znacznie redukujące widoczność przebarwień oraz klinicznie udowodniony efekt 24-godzinnego nawilżenia. Dalej już mamy testy konsumenckie. I tutaj testy konsumenckie mówią, produkt pomaga odnowić popękane skórki. Aż 81% badanych stwierdziło, że faktycznie wzmacnia skórki. Wyraźna poprawa kolorytu skóry, aż 85%. I redukcja, produkt udoskonala powierzchnię skóry, 92%. Sposób użycia. Stosuj przeciwzmarszczkowy krem do rąk SPF 25 Nov Age na czystą skórę. Lekko masuj dłonie od czubków palców po nadgarstek, także skórki i paznokcie. Używaj rano i wieczorem oraz zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie spłukuj. Porada. Możesz również stosować krem jako maseczkę do rąk na noc, by rano skóra dłoni była miękka i sprężysta. Ja jak go zobaczyłam SPF 25, to byłam pewna, że jest to krem tylko na dzień. Okazuje się, że jak widzicie, że nie, że jest to krem również na noc, czyli wielofunkcyjny, ale na pewno na dzień będzie rewelacyjny, szczególnie wtedy, kiedy podróżujecie, na przykład jeździcie rowerem, tak, albo nie wiem, coś robicie na zewnątrz, to faktycznie będzie jeszcze chronić skórę, bo ma filtr. No i teraz, dziewczyny, jeśli chcecie sobie tak super ekstra wypielęgnować dłonie, to ja proponuję Wam zrobić sobie w domu najpierw skrab rąk, tak porządnie, słuchajcie, tutaj sobie tym skrabem złuścić zrogowaciałe naskórek, następnie nałóżcie dość grubo tego kremu i następnie na stronie 34 macie takie
rękawiczki bawełniane nawilżające. Ja już je używałam, słuchajcie, są boskie. One są z tego samego chyba materiału, co te wszystkie inne rękawiczki wcześniejsze u nas, które były w sprzedaży, ale te jako jedyne mają tutaj taką specjalną powłokę do smartfonów. Czyli jeśli na przykład, ja zawsze takie zabiegi sugeruję robić już na noc, jak już idziecie spać, żeby faktycznie już nie myć rąk, żeby ich nie, żeby nie spłukiwać tych kremów. I teraz nakładacie i możecie sobie surfować po necie, możecie odpisywać na SMS, robić co chcecie, bo faktycznie bardzo dobrze działają tutaj te końcóweczki. Tak więc mega fajne produkty na stronie 34 i 35 do rąk. Polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie, dziewczyny, zachęcam Was do tego, żebyście to przetestowały, bo będziecie zadowolone. Szybko mówię, chcę szybko Wam powiedzieć, żeby film nie był, nie wiem jak, długi i stąd moje takie przejęzyczenia. Na 77 stronie produkt, o którym mówiłam już na poprzednim filmie, puder taki wielokolorowy. Odsyłam Was do tego filmu, bo tam dużo na ten temat mówiłam. Natomiast wtedy mówiłam Wam, że nie ma opakowania. No i wtedy jeszcze jak nagrywałam tamten film, nie widziałam tego katalogu i nie wiedziałam, że będzie, kasetka do tego pudru. Teraz już jest, proszę bardzo, możecie sobie nabyć zarówno kasetkę, jak i puder, jak jeszcze nie zrobiłyście. Dziewczyny, ten puder jest naprawdę bardzo fajny i on jest mega tani, bo 16 zł. Co prawda no nie jest też spektakularnie dużej pojemności, tak? Ale nie zmienia to faktu, że jeśli macie jakieś przebarwienia, coś takiego, co chcecie zakryć, no to ten puder troszeczkę maskuje nam niedoskonałości, więc warto jest się w niego zaopatrzyć. I na następnej stronie, znaczy może nie na następnej, ale na następnym produktem, który chcę polecić, są pomadki, metaliczne pomadki z linii Jordani Gold. Ja wiem, że w katalogu numer 3 polecałam Wam pomadki Dwan, które firma wypuściła, no ale w katalogu następnym mamy kolejne nowości. Jest to edycja limitowana, więc jak edycja limitowana, to dla kolekcjonerek, tak bym powiedziała. No a jeszcze do tego linia Jordani Gold, więc bardzo luksusowa. Dziewczyny, tą linię polecamy wszystkim tym kobietom, które lubią błysk, które lubią elegancję, które lubią naprawdę porządnej jakości rzeczy. Chociażby ze względu na opakowania, bo te pomadki Dwan również są bardzo dobrej jakości, naprawdę one są super. Tutaj no, dochodzi jeszcze element właśnie opakowania, tak bym powiedziała. Ja mam dwa odcienie. Mam Frozen Rose i Red Shimmer. To są te pomadki. Mam czerwoną i mam właśnie tą różową. I dziewczyny, tutaj jest napisane pierwsza w Oriflame metaliczna szminka łącząca lśniące drobinki i bogate matowe wykończenie. Ja bym tutaj takich drobinek nie widziała, takich, wiecie, takich, jakby to powiedzieć, takich chamskich drobinek, no takich nie chamskich, kurczę, no takich, wiecie, takie czasem takie są drobinki, niektóre kosmetyki mają takie drobinki, takie tanio wyglądające, to jest, wiecie, no, tak może bym powiedziała, no ale ponieważ to właśnie Jordani Gold, więc tutaj nie mamy tych drobinek, one bardzo ładnie połyskują. I teraz dziewczyny, to są świetne pomadki dla każdej kobiety, która ma wąskie usta, aby optycznie troszeczkę je powiększyć, albo te kobiety, które już mają usta, jakie mają, a jeszcze sobie chcą powiększyć. W każdym bądź razie, no to będzie gra światła, więc wiecie, one optycznie będą wydawać się większe. No i tak, pomadka dostępna jest w 5 kuszących odcieniach, nawilżająca formuła z dodatkiem odmładzającego olejku arganowego i filtrem SPF 12. Warto jest też o tym filtrze powiedzieć, ponieważ te z nas, które mają bzika na punkcie, że tak powiem, ochrony skóry przed słońcem, to takie filtry są za nie wiem co. Więc warto jest o tym mówić. Bardzo fajne pomadki, naprawdę polecam Wam serdecznie i one są na stronie 85, aż 5 odcieni do wyboru. Zachęcam do zakupu. Chyba wszystko, co dzisiaj przygotowałam sobie dla Was.
Dziękuję Wam za uwagę i oczywiście zachęcam do subskrypcji, ponieważ tylko w ten sposób faktycznie będziecie wiedziały o tym. Wcześniej nigdy o tym nie mówiłam, ale sama widzę, że jak ja nie subskrybuję jakichś kanałów, to te filmy mi gdzieś ulatują, więc sama klikam i subskrybuję te kanały, które mnie interesują. Będziecie na bieżąco, a ja w tym roku postanowiłam, że systematycznie, regularnie będę nagrywać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Od razu mówię, że nie zawsze nagrywam systematycznie, dlatego że nie zawsze też mam o czym mówić. Bo jeśli firma nie wypuści jakichś fajnych nowości albo no tak jakoś czasami jest, że nie mam co Wam powiedzieć. Więc to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie firma wypuści fajne nowości, będę mogła dla Was też nagrać coś. Do usłyszenia, miłego dnia, pa!